Siemanko, jestem Technokrata i witam Was na moim kanale. I co prawda już kiedyś na początku, 2 miesiące temu zapowiadałem, że no niedziele raczej będą wolnymi dniami, ponieważ od poniedziałku do piątku produkuję dla Was Tech News, a czasami nawet w soboty, a sobota i niedziela jest poświęcana na jakieś recenzje czy też innego rodzaju filmy. Niedziela teoretycznie miała być wolna, ale w praktyce jest tak, że chcę, żebyście mieli codziennie film, więc dla wszystkich stałych i nowych widzów codziennie 17:45 będzie film pojawiał się na tym kanale. A czym tak naprawdę jest ten dzisiejszy film? Zawsze starałem się w niedzielę nagrać jakiś nowy taki vlog, gdzie opowiadam co u mnie, czy coś się ze sprzętem zmieniło, czy poczyniłem jakieś inwestycje sprzętowe itd., itd. Natomiast w dzisiejszym vlogu tym niedzielnym chciałbym zrobić takie intro i zapowiedź kanału, czyli porozmawiać do tych wszystkich, którzy nie do końca wiedzą, jaka jest formuła, jaki jest zamysł tego kanału, którzy są tutaj może po raz pierwszy, albo są już od jakiegoś czasu stałymi widzami. Myślę, że większość stałych widzów naprawdę bardzo dobrze rozumie mój zamysł, jaki jest na tworzenie tego kanału i mam absolutnie najlepszych widzów na świecie. Serio, tak dużo pozytywnej energii, pozytywnych komentarzy, merytorycznej też krytyki, ponieważ nie tylko mi słodzicie, ale mówicie, co na przykład było zrobione źle i co jest do poprawy. Naprawdę, dużo merytoryki, dużo pozytywnych słów, a jak są negatywne, to tylko i wyłącznie merytorycznie. Oczywiście, zawsze zdarzy się komentarz, który jest negatywny, a z którego ja nie mogę wyciągnąć żadnej wartości dodanej. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć, wszyscy tych, którzy są starzy, nowi, którzy jeszcze przyjdą na ten kanał, jaki jest zamysł tworzenia tego kanału? Siadam i mówię do kamery. Nie robię cięć. Czasami jak robię Tech Newsa, to wrzucam Wam jakieś obrazki czy też wykresy. A czym jest Tech News? Tech News, no to są wiadomości, najnowsze wiadomości ze świata technologii. Głównie na tym kanale skupiam się na razie na komputerach, ale chcę wrzucać jakieś wstawki z innej tematyki, czy to telefonów, czy może jakichś samochodów elektronicznych, ogólnie szeroko pojętej technologii. Ale na chwilę obecną ten kanał jest skupiony na wiedzy o komputerach, natomiast mam plan, nie wiem jak go zrealizuję i kiedy, żeby poszerzyć tą działalność i stworzyć kilka kanałów, każdy do odrębnej tematyki, żeby każdy oczywiście mógł znaleźć coś dla siebie. Założenie Tech Newsa jest takie, że biorę jakieś wiadomości ze świata technologii, ponieważ bardzo dużo czytam takich wiadomości, co nowego się pojawiło na świecie, jakieś przecieki odnośnie nowego sprzętu, jakieś wycieki testów wydajności itd. Biorę to i omawiam to dla Was, żebyście mieli takie informacje, ponieważ ja rozumiem, że nie każdemu chce się czytać te wiadomości, nie każdemu chce się przekopywać portale technologiczne w poszukiwaniu czegoś ciekawego, a tutaj na moim kanale zawsze codziennie będziecie mieli jakąś taką informację ze świata komputerów, gdzie będę Wam opowiadał. I pamiętajcie, to jest też takie, że dużo osób mi zarzuca, że bazuje na plotkach i tak dalej. Nie, ja biorę te newsy, które są w jakimś chociaż stopniu sprawdzone i które mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. I możecie przejrzeć wszystkie moje tech newsy, które nagrywałem. Początek był taki, że niestety rzadko wrzucałem tech newsa, a teraz jest on już praktycznie codziennie, a na pewno jest codziennie od poniedziałku do piątku. W weekendy, tak jak mówiłem, czasami jakiś test, czasami jakiś vlog, ale jak nie mam ani testu, ani vlogu, no to właśnie jest też tech news. I wszystkie te newsy się sprawdziły. Mniej lub bardziej, oczywiście wszystkie, myślę, że tak powyżej 90% to, co było w nich zawarte, się sprawdziło później, nawet po wielu, wielu miesiącach. Więc to są wiarygodne przecieki, to nie są jakieś plotki gdzieś zasłyszane w eterze, tylko są to informacje z portali branżowych, które o tym piszą, które mają przecieki ze źródeł, którymi są na przykład pracownicy danej firmy, czy to są jakieś zdjęcia testów wydajności itd., itd. Więc te newsy to nie są plotki, to są przynajmniej częściowo, a ja myślę, że w znacznej części sprawdzone informacje i ja je omawiam. Podaję Wam je, mówię o czym był dany przeciek czy dana informacja i dodaję też dużo zdania od siebie, ponieważ taki mam zamysł na tworzenie tego kanału, ale też nie tylko, żebym ja mówił, ale bardzo chętnie dzielę się, jakby czerpię wiedzę od Was,
Nie bardzo bym chciał, żebyśmy się wszyscy dzielili wiedzą na tym kanale. Pracuję też, znaczy jeszcze nie pracuję, ale zamierzam odpalić grupę na Facebooku, żeby tam ta aktywność w dzieleniu się takimi informacjami czy też wiedzą komputerową była jeszcze większa, ponieważ no ja nie wiem wszystkiego jeszcze, bardzo dużo nie wiem, a brakuje mi też doświadczenia, jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy. Wiedzę jakąś tam teoretyczną posiadam, ponieważ z wykształcenia jestem nanotechnologiem, co daje mi pewne taki background, jeżeli chodzi o technologię taką bardzo głęboką, o podstawy fizyczne działania na przykład procesorów, ale oczywiście to jest tylko jakaś podstawa. Ja bardzo dużo jeszcze muszę się o tym dowiedzieć i się dowiaduję od Was, dowiaduję się z internetu, a Wy dowiadujecie się ode mnie. Chciałbym jak w przyszłości jak najlepiej szerzyć właśnie taką wiedzę o komputerach. Niestety na chwilę obecną nie mam czasu, żeby zabrać się za taki cykl opowiadania o podstawach technologicznych komputerów, jak to działa od strony takiej fizyki, czystej fizyki, a potem dalej od strony software'owej, po taką naprawdę najgrubszą część tego wszystkiego, totalne podstawy, czyli czym jest RAM, czym jest dysk, czym jest płyta główna. Na pewno chciałbym taką serię na swoim kanale prowadzić, ale myślę, że wydarzy się to dopiero w przyszłości, jak będę mógł poświęcić na ten kanał znacznie więcej czasu. Pamiętajcie, nikt nigdy nie wie wszystkiego. Jeżeli jakiś youtuber czy jakakolwiek inna osoba rości sobie prawo do posiadania jakiejkolwiek większej wiedzy niż inne osoby, no to się po prostu myli, ponieważ to jest tak rozległa gałąź nauki, czy też techniki, technologii, rynku, że możemy się specjalizować w bardzo wąskich, na przykład grupach produktowych. Ktoś może być super specjalistą od procków, ktoś od zasilacza, od płyt głównych, od RAMu. W części tych rzeczy nie ma jakiejś większej filozofii, ale możemy naprawdę badać temat, zgłębiać go i naprawdę wbijać się, wgryzać w takie podstawy fizyczne, technologiczne danej rzeczy i być naprawdę w tym specjalistami i nikt nie powie mi, że jest specjalistą od wszystkiego albo że wie wszystko. Na przykład obserwuję u większości youtuberów właśnie stricte komputerowych nie tylko w Polsce, ale też na świecie, chociaż jest taki zagraniczny youtuber Gamer Nexus, on to bardzo, bardzo szczegółowo omawia, ale tam nie ma na przykład w ogóle tego takiego technologiczno-fizycznego backgroundu tego omawianego sprzętu. To nie znaczy, że to jest źle, to jest okej, w porządku. Natomiast jeszcze parę lat temu widziałem taką tendencję, że na przykład no, youtuber, który jest dużym, znanym youtuberem na polskim rynku, zwraca gigantyczną uwagę na to, w jakim procesie technologicznym jest wykonany procesor, a pomija masę aspektów, że no już teraz, okej, już teraz słyszę od mniej więcej roku, pół roku słyszę na tych kanałach, że nie możemy porównywać 7 nanometrów AMD do 14 nanometrów Intela. No ale jeszcze 2-3 lata temu tak nie było. Po prostu się mówiło, że Intel to odgrzewany kotlet i aż 14 nanometrów, AMD to 7 nanometrów i że w ogóle super. Ale nikt nie wspomniał o tym, że to mogą być kompletnie różne architektury. To jest po pierwsze zupełnie inny proces technologiczny. Intel wykorzystuje swój proces 14 nanometrów, a TSMC, AMD wykorzystuje 7 nanometrów od TSMC. Nie wiemy, jakim wymiarem jest to 7 nanometrów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja chciałbym właśnie takie podstawy tutaj też poruszać, tak zgłębiać tą wiedzę i Wam przekazywać więcej, żebyście mieli więcej podstaw i sam czerpać od Was, jeżeli właśnie mylę się w tych newsach, czy coś mówię, co jest według Was bardzo nieprawidłowe, nawet trochę nieprawidłowe. Oczekuję od Was, że naprawdę, jeżeli chcecie mi pocisnąć, że czegoś nie wiem, no to merytorycznie, punkt po punkcie w komentarzu, jak napiszecie, co nie gra, będę super zadowolony, bo ja się właśnie chcę uczyć. Tak samo ja nie wiem wszystkiego, nie przyszedłem na YouTube po to, żeby Wam wykładać wiedzę, bo jestem profesorem z 70-letnim doświadczeniem, a nawet oni dużo nie wiedzą, tylko ja po prostu przyszedłem tu dzielić się swoją pasją, uczyć się od Was, dzielić się tym, co ja sam umiem.
i przede wszystkim no jarać się tym całym nowym sprzętem i nowymi technologiami, które do nas przychodzą, bo jest to super sprawa i chcemy mieć tego wszystkiego jak najwięcej, w jak najlepszych cenach, jak najciekawsze, jak najbardziej innowacyjne. No i właśnie o tym wszystkim jest ten kanał, więc jeżeli ktoś jeszcze go nie subskrybuje, naprawdę zachęcam, zostawcie suba, ponieważ filmy są codziennie. Zachęcam też do dyskusji w komentarzach, bo do czasu właśnie, dziękuję bardzo, dziękuję za już te ponad 2000 subów. Do czasu, aż będę dawał radę, będę odpowiadał Wam na komentarze. Zajmuje mi to absolutnie coraz więcej czasu, żeby odpowiedzieć na te komentarze. Jeżeli kogoś pominę, to przepraszam, prawdopodobnie nie zobaczyłem jakiegoś powiadomienia czy czegoś takiego, ponieważ tych komentarzy jest tyle, że one mi absolutnie niektóre mogą uciekać, więc to nie jest tak, że Wam nie odpowiadam, bo coś. No czasami zdarza się komentarz, na który po prostu nie odpowiadam, bo nie widzę sensu, ale osoba, która pisze taki komentarz, no to wie, że raczej nie ma co oczekiwać odpowiedzi. Natomiast na znaczną większość komentarzy staram się odpowiadać, doradzać Wam, jeżeli macie jakieś pytania. Zapraszam też do obserwowania mojego Instagrama. Co prawda nie jestem jeszcze tam jakoś super aktywny, ale na pewno będę, ponieważ chciałbym właśnie w ten sposób go prowadzić, żeby mówić Wam takie szybkie wrzutki o jakichś newsach takich, o których nie będzie filmiku, a które wydają mi się ciekawie, żeby właśnie to pojawiało się na moim Instagramie i myślę, że za niedługo on się pod tym kątem rozkręci. Standardowo, jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, no to śmiało w komentarzach o tym piszcie. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie co do ulepszenia tego kanału, też o tym piszcie. Mam w głowie dużo rzeczy, które chciałbym zrobić, ale na chwilę obecną potrzebuję więcej czasu, no i często też więcej pieniędzy, żeby zrealizować te środki, ale myślę, że małymi krokami zbudujemy bardzo, bardzo fajną społeczność i bardzo, bardzo fajny kanał, którego Wy jesteście nieodłączną częścią, za to Wam bardzo, bardzo dziękuję. No i zapraszam już jutro na 17.45 po kolejnego Tech Newsa. Dzięki, cześć!